Cześć, nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie firmy projektmarketing.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci kolejną funkcjonalność narzędzia Google Search Console, a dokładnie zakładka tester pliku robots.txt. Plik robots.txt jest to plik, który zawsze jest dostępny po adresie głównym domeny, czyli właśnie tutaj. I tutaj możesz sprawdzić, czy ten plik robots.txt nie blokuje przypadkiem dostępu do robotów indeksujących, bo tutaj musisz wiedzieć, że wykonując odpowiednie instrukcje można zablokować także indeksowanie swojej strony. Zobacz, tutaj możemy przetestować nasz plik. Tutaj możesz sprawdzić, czy adres strony głównej jest dostępny dla robotów. Możesz także wpisać adres URL innej podstrony, na przykład wpisu o poradniku Google Search Console. Zobacz, wystarczy, że skopiujesz to, co jest po adresie URL z nazwą domeny i po slashu. I tutaj wystarczy, że wkleisz właśnie adres URL tego wpisu. No i klikając na test, widzisz, że robot indeksujący ma dostęp do tej strony, ma dostęp do treści i zawartości tego wpisu i może zaindeksować tą treść, a w efekcie tego możesz budować ruch z wyszukiwarki Google. Tutaj jeszcze w pliku robots.txt warto umieścić link do mapy witryny.